Sebastian, I need security on the stairs. Wracamy do korzeni, jeżeli chodzi o aranżację i tak dalej. Tak samo jak było z tym filmem Goodbye Lenin, żeby nie dostali szoku, że w Polsce tak wiele się zmieniło. Czy zawsze wszyscy udzielacie wywiadów w jednym pomieszczeniu? Każdy dzień niesie nowe doświadczenia. To dla naszej ekipy też nowość. Staramy się przejść przez to z uśmiechem. Jednego dnia robimy to razem, innego każdy z osobna, jeszcze innego oddzielnie w jednym pokoju. Jest mnóstwo możliwości. Gdzie jedziecie potem? Ja wracam do Kopenhagi. Jutro mam dzień wolny. W środę gramy w Szkocji, w piątek w Portugalii, a w niedzielę w Anglii. Skaczemy więc z miejsca na miejsce. Ja przez cały tydzień mieszkam w Kopenhadze. Dziś wracam do Kopenhagi, spotykam się ze znajomymi. Lecę do Szkocji i z powrotem do Kopenhagi. Jestem tam przez cały tydzień. Polska jest teraz znacznie bliżej Zachodu, niż była podczas naszej pierwszej wizyty w 1986. Nie, 87. Przepraszam. Jedno, co się nie zmieniło, to ludzie. Ich pasja i radość z naszego przyjazdu. Metallica! Polaków zawsze charakteryzowała wielka pasja. Miło do was wracać, tym bardziej miło robić to latem, w piękny dzień, spotykając pięknych ludzi. Macie w pamięci jakiś wyjątkowy koncert, nie licząc koncertu w Moskwie w 1991 roku? Przy takim pytaniu mógłbym przez następną godzinę opowiadać o naszych wspaniałych koncertach. Na przykład otwierający tę trasę koncert w Kopenhadze był jednym z naszych najlepszych koncertów w historii.
A koncert w więzieniu dla 800 osób skazanych na dożywocie nie jest wielkim wydarzeniem, ale jest za to bardzo wyjątkowy. Nawet nasz pierwszy koncert w Katowicach w 1987 roku był wyjątkowy, bo po raz pierwszy graliśmy w Europie Wschodniej. Wspominamy wiele tego typu wydarzeń. Ważne, że już wszyscy tu jesteśmy. Jesteście też wy i 45 tysięcy naszych polskich przyjaciół. 60 tysięcy. No proszę, ta liczba wciąż rośnie. 60 tysięcy naszych najbliższych polskich przyjaciół. To wspaniale.